Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z gry, oczywiście The Legend of Zelda Breath of the Wild. No i zaczynamy, słuchajcie, na jakiejś w ogóle bezludnej wyspie, znaczy bezludnej, no może i bezludnej, ale pełnej potworów, gdzie no jesteśmy absolutnie bez sprzętu, jedyne co mam to kurczę gałąź i muszę sobie jakoś chyba z nią radzić. Masakra jakaś, co nie? Tak mi się wydaje. Nie zapomnijcie, słuchajcie, zostawić łapki w górę. Tu w ogóle jakieś ryby. Ej, potrzebuję jedzenia. Kurczę, potrzebuję czegokolwiek. Czy jestem w stanie... Ej, właśnie, no jak ja mogę wyciągnąć taką skrzynkę na przykład? No oczywiście, no jak mogę wyciągnąć? No jest sposób na to, żeby ją wyciągnąć. Jak najbardziej. Jasna cholera, naprawdę. Ej, czy one są w stanie mnie lokalizować aż z tak dużej odległości? Nie noż. Aha, super. Super, nie wiedziałem, że jak w to wejdę, to... Kurczę, zaraz mnie trafi dziad jeden. Ej, dobra, muszę jakoś, słuchajcie, nie wiem, starać się uniknąć tych ataków i zdobyć tę skrzyneczkę. Być może o to chodzi, być może gdzieś na tej skrzynce jest, słuchajcie, jakaś broni. Aha, strzały, super, no strzały się przydają, no nie zaprzeczę. Strzały mogą się przydać, no tylko strzały bez łuku. Normalnie czuję się jak w jakichś igrzyskach śmierci, tylko że nie dostałem od razu, wiecie co. Zamiast dostać jakąś broń od razu, to dostałem tylko amunicję do broni. Świetnie. Nie no, słuchajcie, jakoś sobie chyba poradzimy, co nie? Chociaż ta wyspa jest naprawdę sporawa i wszędzie coś chce mnie zabić. Ale może sobie jakoś poradzimy. Serio? Burza? Jest broń! Ej, super, dobra, już się cieszę, słuchajcie. Oczywiście to jest tylko jakiś kurczę... What? Aha, dobra, ja myślałem, że to jest zwykła kałuża, zwykła woda. Dobra, akurat przeszedłem od jakiejś bezpiecznej strony. O, dobra, tak, pick up. Dobra, bierz tego kraba, cokolwiek, co tylko można zjeść. Bierzemy, wszystko się może przydać, co nie? Ej, w ogóle masakra, no burza, czy ja tu coś więcej znajdę? Fajnie. O, tam coś mamy. To nie będzie proste zadanie, moi drodzy. Ej, tam jest jakaś kula. Dosłownie, tu jest kula. Dobra. Kula to może być, ja muszę się... Kurczę, zwierzaku, ty mnie tutaj nie atakuj. Muszę się dokładnie... O dobra, tree branch, no cokolwiek, bierzemy, słuchajcie, cokolwiek tylko się da. O nie, kurczę, ej, dobra, czekajcie, dobra, zmieniamy broń. O, widzicie, ej, no znowu coś do mnie... Ej, jaja sobie robicie naprawdę, czy ja mam zabić Hinoxa? Czy naprawdę tutaj jest Hinox, którego trzeba rozwalić, bo inaczej nie wygram? Nie no, nie straszcie mnie, proszę, nie mówcie mi, że ja będę walczył z jakimś Hinoxem. Nie no, do tego już tylko brakowało. I w ogóle pada deszcz. Ciekawe, jak ja będę się wspinać, jak pada deszcz. No świetnie, po prostu no warunki pogodowe, słuchajcie, na tej bezludnej wyspie. Normalnie Robinson Crusoe ze mnie się zrobił, co nie? Tylko na wyspie pełnej potworów, a nie całkowicie bezludnej. Nie no, świetnie, podoba mi się to. O, jeszcze jak spadam w ogóle, słuchajcie, jak spadam w trakcie wspinaczki, to jest w ogóle no najlepszy uczuć. O, shit! Jezu kochany! Oj. Kolego, nic nie widziałeś. Absolutnie nic nie widziałeś. Ej, dobra, tutaj słuchajcie, jest chyba... No nie, naprawdę. Jeszcze nie dam rady wygrać z takim skurczybykiem potężnym. Czy to jest bez opcji, no chyba, że jakoś ich, słuchajcie, bombami porozwalam. Ej, nie wiem, czy to się ma prawo w ogóle udać, ale dobra, jolo, dawaj. Dobra, ej, ja mogę zabrać im bronię? Ej, dobra, zabieraj te bronie. Ej, dobra, słuchajcie, wziąłem dość dużo broni. Ej, to jest w sumie 200 IQ. Nie pozwolić im w ogóle tutaj dojść do mnie. O, shit! Sam mam mało życia, a jeszcze się tak załatwiłem. No, brawo ja. Kurczę, ej, czy on ma elektryczną broń? Ej, co się z nim stało? What? Ej, spalił się pod wpływem tej burzy chyba. Ej, dobra, dawaj. Dobrze, bo jak on miał... Tak, ludzie, to jest dobry pomysł. Ej, nie wiem, czy to jest tutaj specjalnie, czy ta burza miała być, czy nie. O, kurczę, rzuciłem nie tam, gdzie trzeba. Ale jak oni wyciągają broń, no to wiecie, oni sami się obijają tak naprawdę. Dobra, rzuć gdzieś tam, rzuć, niech to wybuchnie. Pięknie. Ej, dobra, nie wiem, czy to tak ma działać, czy nie, ale jeżeli on ma broń, który jest z metalu, no to jest szansa, że go porazi. Chociaż ja nie wiem, czy on ma akurat metalową broń, ten ziomek. Dobra, na razie żadnej broni nie wyciągam, rozwalę go bombami. Tam jest jeszcze jeden i tam jest chyba w ogóle gdzieś łucznik. Dobra, dostał, perfekcyjnie. O, z Hinoxem będzie na pewno więcej problemów. Ale przynajmniej, ej, on miał metalową broń, mogło go razić, dobra. Dużo fajnych rzeczy podnieśliśmy, takie plusy tego wszystkiego. Dobra, teraz pozdobywać co się da i tak właściwie spróbować się gdzieś... Tu coś było? Czy nie, tu nic nie było za bardzo. Trzeba, słuchajcie, zaraz by spróbować się gdzieś podleczyć. Ej, w ogóle to...
Czy ktoś, kurczę, wydawało mi się. Ej, może dałbym radę podejść do niego, co nie? Pada deszcz, więc teoretycznie te moje kroki powinny być takie trochę bardziej ciche. Dobra, weź tego bokobata. Ej, czemu, mogę się wspinać? Dobra, mogę. Chcę go, wiecie, z zaskoczenia załatwić. No odwróć się, kolego. I ma łuk, a łuk może być niewiarygodnie potrzebny, słuchajcie, na tej wyspie. No dobra, jakoś nie chce się odwrócić, no i dupa. No jak się odwrócił, to oczywiście nie w tym momencie, co trzeba. Dobra, podnieś łuk. Dobra, mamy to. No, teraz to jesteś mi niegroźny, cwaniaczku. No, kurczę, spadł na dół. Szkoda, no nic nie zbierzemy. Okej. Tam jest kula, ej, dobra, tutaj da się coś zrobić. Czekajcie, robimy coś takiego, bo widzę, że... A, nie w ten sposób, tylko... Aj, nie w ten sposób, dawaj statis. Trzeba to jakoś odepchnąć. Dobra, to jest coś na ten styl, co widzieliśmy ostatnio, więc w sumie dobra, przynajmniej wiemy już, jak już działać czymś takim. Ej, no czemu tego nie biję? Ej, no, bij to tym jakoś, no... Ej, chyba za słabo trochę. No, dawaj, jeszcze. Pięknie, dobra, udało się. Odleciało. I tu jest kula, no i co? No co ja mogę zrobić z tą kulą? No mogę ją na pewno gdzieś tam wrzucić, co nie? I co się stanie? Czy to od razu mi ta kapliczka się pojawi? No miejmy taką nadzieję. Chociaż tu jest chyba więcej, słuchajcie, niż jedna kapliczka, coś czuję. A, to nie jest kapliczka w ogóle, to jest tylko, wiecie, takie jedna aktywacja, super. Super, no po prostu absolutnie najlepiej. O dobra, kolejny mieczyk, fajnie. Czekajcie, co my tu mamy? Tu nic nie mamy. Gdzie się zastanawiam, gdzie ten Hinox był w ogóle? To mnie interesuje. Gdzie ten Hinox wielki był? Ej, tu jest ten wielki Hinox. I co ja mogę sobie z nim zrobić? Kurczę, jaki on jest wielki. Przecież ja go nie rozwalę, no nie ma takiej opcji. W ogóle nie mogę zapisać gry. No właśnie, to jest w ogóle świetne. Jak padnę, to ciekawe, czy nie będę od początku przechodził. Wiecie co? Ile w ogóle jeden banan leczy? Banan leczy połowę życia. Dobra. Mogę zrobić, słuchajcie, sobie danie z tych bananów. Tylko, aha, tak, tylko żeby zrobić danie z bananów, to jeszcze musiałbym, wiecie, rozpalić ogień tutaj. A nie mam za bardzo takiej możliwości. Dobra, jemy w takim razie, słuchajcie, co się da, nie będzie żadnych dań. Ja się muszę podleczyć po prostu. No muszę sobie radzić, krótko mówiąc, muszę sobie radzić jakoś w tym miejscu. Ej, tu jest skrzynka, o, dobra. Aj, prawie bym ją pominął. Knight's Broadsword, dobra, jakieś dobre mieczyki nawet mi się trafiły. Słuchajcie, zastanawiam się nad tym Hinoxem. Ej, tam coś w ogóle do góry jest. A tam daleko? A, tam przeciwnicy byli. Tu coś jest. Dobra, jest kilka takich, widzę, ciekawych miejsc. Ej, zastanawiam się, bo do Hinoxa można podejść po cichu, prawda? Bo on ma kulę. To już nie wiem, czy też zauważyliście, mi to od razu wpadło też w oczy. On ma te kule i zastanawiam się, jakbym spróbował go zaatakować, wiecie, tą moją umiejętnością. Ale mam tylko jedną umiejętność Urbosy. Kurczę, czemu tylko jedna? Przydałoby się więcej, no nie wiem, mogę spróbować zaryzykować, ale czy mi się to uda, no nie wiem. Zaraz się przekonamy, moi drodzy. Dobra. Ładuj te wszystkie zdolności, jakie tylko posiadasz. No. Przyładuj mu. Dobra, dostał, bij go ile się da. O kurcze, ile on ma tam życia. No niestety umiejętność Urbosy jest tylko jedna. Ej, czy on padł? Ta, mogę pomarzyć o tym, żeby on padł. Dobra, spróbuj go oślepić. Kurcze. Cholerny Hinox, no nie jest dobrze, słuchajcie, myślałem, miałem nadzieję, no teraz wiecie, chyba z 10 minut musiałbym czekać, aż umiejętność... Kurczę, ej, co ty podnosisz, kolego? Oh, shit! Dobra, podnosi kamienie. Ej, czy ja mogę go statizem? Ej, mogę teoretycznie. Dobra, próbuj. Ej, ale to bardzo krótko trwa. Oh, shit, dobra, to jest źle, jest złe, słuchajcie, no nie wiem. Gdybym miał więcej tych umiejętności Urbosy, to jestem w stanie uwierzyć, że może jakoś by to poszło. A tak to straszna lipa. Ej, patrzcie, to jak to szybko znika. To jest niesamowite wręcz. Ej, ja nie dam rady go oślepić. Ej, dobra, dostał. Oślepiony, pięknie. Ciśniesz go teraz. Wiem, że to nie bierze jakoś dużego. W ogóle nie trafiam czasami. Ej, ja go w ogóle nie trafiam, mam wrażenie. Świetnie. No po prostu świetnie. Dobra, no i świetnie. No nie trafiony. Ej, kolego, na ciebie naprawdę nie mam za bardzo pomysłów. Oj, dobra, o nie, zniszczony. Jeszcze trafił mnie na hita. Dzięki Mifa, ale boję się, że nawet to mi nie uratuje. Słuchajcie, ale zawaliłem, gdybym miał więcej umiejętności Urbosy, to może dałbym radę, wiecie, te poparzenia, te sprawy. Oj, dupa, przecież ja nie mam opcji tego przeżyć. Mam co prawda te żółte serduszka i w ogóle jestem taki w miarę wytrzymały, ale... Jakoś tego nie widzę, powiem wam tylko tak. Ej, dobra, weź mu, rzuć to gdzieś w oko. O, dostał, fajnie, broń rozwalona, ale dostał, to jest najważniejsze.
Pana to chyba powaliło. Ej, czy on naprawdę wziął wielkie drzewo i chce mnie tym zabić? No nie, 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 nie. Ja nie wiem, jak szybko się, słuchajcie, te umiejętności ładują, ale lepiej dla mnie byłoby, gdyby ładowały się szybko. Ej, nie mam pojęcia, serio, nie mam pojęcia, jak z tym czymś walczyć. Ej, a mogę sobie tutaj przyjść później? Ej, mam nadzieję, że ten Hinox nie będzie nagle potem jakiś silniejszy. No ale sorry, ludzie, umiejętności już tego... Oh shit! Ej, a mógłbym zrzucić to na niego teoretycznie? Ej, on cały czas mnie goni. Ej, czy on jest w stanie tu wejść? Tu mam w ogóle tych koleżków. Ej, czy oni mnie... Czy oni mnie widzą? Ej, oni mnie chyba zauważyli. Przez chwilę, ej, wybuchnij to wszystko! Jasna cholera, przecież tu jest, zobaczcie, ile tych wybuchowych miejsc! Pięknie! Dobra, załatw go. Aha, żadnej broni, dobra. O, ale nie taką broń, nie taką. Dobra, jakoś poszło. Zapomniałem w ogóle o umiejętności obronnej, z której też można było korzystać. Dobra, rzuć tym w niego. Dostał w twarz, idealnie. Dobra, może nie gałęziami, przecież ja mam miecze, weź go mieczem i... Dobrze, jakoś poszło, słuchaj. No ja nie wierzę, słuchajcie, Hinox tu przyszedł. No to są jaja chyba. Zresztą on w ogóle nie oberwał, ej, nie wierzę, słuchajcie, naprawdę miałem... Ej, a mogę go sparaliżować? Ej, co? Pali się debil! Ej, no nie wierzę, nie wierzę, podpalił się trochę. 200 IQ, ale jakby się udało go jeszcze sparaliżować w tym miejscu. Ej, on się dalej pali, no co za typ. Ej, no nie wierzę, to jest chyba mój szczęśliwy dzień, słuchajcie, że on wszedł w to miejsce. Ej, dobra, spróbuj go sparaliżować teraz. Kurczę, chyba coś nie pykło. Coś nie pykło, słuchajcie, ale Hinox jest odbity. Zawsze tam jakiś mały plusik. Dobra, żeby jeszcze się tutaj dał radę podpalić. To byłby super, to byłoby super. Dobra, dostaję. No ja nie chcę do niego podejść, wiecie? To jest największy plus. Ale w ogóle, że on tutaj przyszedł, to jest dla mnie zaskoczenie. Dobra, nie no, on obrywa. Spokojnie, ludzie. On obrywa, jak coś to ja stąd spadam. Jakoś sobie poradzimy. Ale nie no, ja go poobijam wystarczająco mocno. Tylko żeby... O, jeszcze niech on wejdzie na tą pochodnię. Ej, może znowu się zapali frajer. No zobaczymy. Nie no, tym razem się nie zapalił, a szkoda. Ej, ej, oj, oh shit! Nie, wepsnij się tam z powrotem. O kurczę, albo i się nie wspinaj. A wepsnij się na górę. To wcale nie wyglądał na dobry pomysł. Dobra, rzuć. Dobra, coś dostał. Ważne, że on tak, słuchajcie, dosłownie po kawałeczku, ale obrywam. To brakuje mi, no mówię wam, gdybym miał umiejętność urbosy naładowaną na fulla, to by było znacznie, ale to znacznie lepiej. O shit! Shit! Dobra, dostał. To się liczy. Zastanawiam się, czy mógłbym użyć... O shit, nie, nie, biegnij! No podpal się, frajerze, i dlaczego on się nie chce podpalić? Ej, dobra, ej, jakiś... w ogóle skąd on się tam wziął? On był w tej skrzynce? No, no chyba. Paraliż? Nie, paraliż żaden nie wchodzi, słuchajcie, mam wrażenie, że sparaliżowanie go to jest tutaj graniczy z cudem. Ale dobra, nie to jest ważne w tym momencie. Ważne jest to, że nawet bez uzbrojenia ta kapliczka sprawdza moje umiejętności, co nie? Jak sobie teraz poradzę, nie mając absolutnie żadnego uzbrojenia? I jak widać, jakoś sobie radzę. Jakoś to idzie. Chociaż wielki Hinox po prostu chce mnie dopaść. Nie no, zaraz leży. Ale nie chcę podejść do niego, bo jeszcze by wyszło, że mnie załatwi i tyle będzie dobrego, znaczy złego. O cholera jasna. Patrzcie, on tam gdzieś jest, no trochę się stoczyłem, ale on jest już martwy, on jest już dosłownie martwy. Dobra, weź, rzuć, niech to będzie ostatni rzut. To nie jest ostatni rzut, udało się, ludzie, no nie wierzę. Jeszcze w ogóle najlepsze jest to, że zmusiłem go po to, żeby przyszedł w to miejsce. Rozumiecie, żeby przyniósł mi kulę do miejsca, w które chyba i tak musiałbym ją zatoczyć. A przynajmniej tak mi się wydaje. What the fuck, co tu się działo, to po prostu nie mam pytań. Dobra, podnoś wszystko. Mogę podnieść tę broń? Mogę, przez chwilę nie mogłem, ale mogę. Nie no, po prostu no, walczyć z Hinoxem z pełnym uzbrojeniem? Spoko, walczyć z Hinoxem nago? Trochę trudniej. Trochę trudniej, jeszcze mówię, bez umiejętności urbosy. No gdybym ją miał od samego początku, byłoby znacznie prościej. W ogóle ciekaw jestem, te kamienie chyba można by na niego zrzucać teoretycznie. Dobra, ważne jest to, słuchajcie, że tutaj udało nam się jakoś dotoczyć tę kulę, można powiedzieć, zmusić go do tego. W dwóch miejscach już ją umieściłem. No i teraz pytanie, gdzie jest jeszcze jakieś miejsce? Bo jedno chyba ominąłem, prawda? Właśnie jedno było przy wodzie w ogóle. Dobra, chodźmy tam. Masakra, co za miejsce, co za wyspa. Normalnie dzika wyspa. Czy tam oprócz tego... Serio, kto we mnie rzuca teraz? Znowu ktoś we mnie czymś rzuca. No nie no, człowiek nawet na chwilę nie może odetchnąć, bo cały czas chce go coś za...
Ej, tu coś mnie goni. A nie, dobra, tamten. Ale nie, 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 słuchajcie, ja tutaj gdzieś przy wodzie przecież... O właśnie, tam mi coś takiego przecież było. Tam wylądowaliśmy na początku. Tree branch, dobra, podnoś, wszystko się przyda. Tylko ciekawi mnie, skąd ja muszę zanieść kulę tam. Co nie? Ej, dobra, wiem, co trzeba przede wszystkim włączyć. Trzeba włączyć ten statis. To mi pokazuje, wiecie, różnego rodzaju przedmioty i takie tam. W ogóle podnieśmy, a nie, dobra, to nie do końca tak tego chciałem użyć. Chodzi mi o to, że tutaj w ogóle na wodę, słuchajcie, na wodę jakoś trzeba będzie dotargać kulę. Tylko skąd? Najlepsze pytanie, tylko skąd ja ją wam wezmę? Na pewno coś jeszcze musiałem ominąć, ale ta wyspa jest naprawdę ogromna, więc takie szybkie sprawdzenie. O sztyk. O kurczę, no jeszcze się podpalę. No jak o tym? Dlaczego o tym nie pomyślałem? Nie wiem. O, jeszcze boko, shield uszkodzone. Najlepiej las podpalę. Czemu nie? Nie no, tam nie było. Tam jest jakiś po prostu, wiecie, oddzielny typek. Dobra, niech on sobie tam siedzi. No już olać to. Olać to, olać to. Tam coś jest w ogóle nad wodą jeszcze. Tam nie byliśmy, ale to jest chyba jakaś oddzielna wyspa. Ej, ja nie wiem. Słuchajcie, uaktywniliśmy dwa takie miejsca. No tutaj jest jeszcze jedno do uaktywnienia. No tylko muszę się dowiedzieć. Przecież to nie ma możliwości, żeby to było chyba aż tak daleko te kule oddalone. Przecież to nie o to chodzi, żeby przez całą wyspę łazić i szukać. O, o, o. Jest kula, słuchajcie. Mam nadzieję, że już absolutnie ostatnia. No byłoby absolutnie najlepiej. Pięknie, ale dostał. Perfekto rzut. Po prostu perfekcyjny. Ja to jednak potrafię, jak się skupię, co nie. Ej, to jest teoretycznie chyba dość słabo bronione miejsce. Tak mi się wydaje. Siema, no. Dobra, to są słabi przeciwnicy. No oczywiście ten jest już troszkę silniejszy. Ale on mnie nawet nie widzi. O, dostań, pięknie. Dobra, niech się bomba odnowi. Ach te dogodności z tymi bombami, pięknie. Gdzie on spadł? Gdzie jesteś? A na dole jesteś. Dobra, patrz kolego, aż... Oj, jeszcze się byś się tak pod... Aj, nie tego. Dobra, to teraz to już mieczyk. W sumie po co się produkować, po co kombinować, co nie? Skoro można... można tak po prostu. Dobrze. Jeżeli to się okaże, że to było ostatnie miejsce, no mam nadzieję, no bo ile może być, słuchajcie, tych miejsc? I tak przeniesienie tej kuli to chwilę mi zajmie, nie oszukujmy się. Jeszcze jakaś skrzyneczka jest, może... O, Soldier Bow, podnieś to. Podnieś, wszystko się przyda. O, i kolejny. Czemu nie? Dobra, oj, szkoda, słuchajcie, że sobie nie oznaczyłem tego na mapie. No dobra, mniej więcej chyba wiem, chyba tam trzeba iść, co nie? Stamtąd przybyliśmy. Dobra, przetoczymy tam te kule, ale jest dla mnie w ogóle zastanawiające, jak ja mam te kule wtoczyć na wodę. Nie, no dobrze, no nie, no... Nie wiem, czy zauważyliście, ale kula, którą niosę, osłoniła mnie. Dziękuję, kulo. Bardzo przydatna jesteś. Dobra, biegniemy, biegniemy. Tutaj najlepiej ominimy tego bokoblina, który jeszcze jest w tym miejscu. To on jest taki, wiecie, jakiś jeden samotny. Ja nie wiem, czy ja jego kumpli zostawiłem, czy on jest takim po prostu samotnikiem, pustelnikiem, który został tam sam. No i zastanawiam się, bo jak tych kul nie można przenieść... No bo to nie, tych na pewno nie da się przenieść za pomocą magnezis. Czyli chyba trzeba będzie próbować za pomocą krajonis, co nie? No chyba tak. Chyba inaczej tego nie wykombinuję. Mogę rzucić to gdzieś w tamtą okolicę. Dobra, rzuć to mniej więcej do wody. Proszę bardzo, no aż sobie sprawdzę, ale mówię wam, nie. Tak jak myślałem, to trzeba będzie podnieść na pewno. No dobra, no to podnieśmy to w takim razie. No dawaj. Chyba się nie udało. Mam takie dziwne wrażenie, że chyba się nie udało. No chyba nie. Ej, ale nie mogę podnieść jej po prostu stąd? No, tutaj nie jest zbyt płasko niby. Dobra, weź to rozwal. Weź to rozwal, no i mówię, fajnie byłoby... Tu nie ma jakiego... Nie, tu wszędzie, widzicie, tu wszędzie jest w miarę wysoko. Ach, takie niedogodności masakryczne. Takie trochę... Ja, dobra, użyjmy tego raz. O, dobra, dobra. Szlak, prawie się udało. Dobra, teraz to trochę odpłynęło, więc może nawet lepiej. Dobra, stwórz to w środeczku. Idealnie, tylko że nie zrzucić tego. Dobra, patrzcie. No, wymyśliło się. Rzuć tą kulę gdzieś tam. O Jezu, już bałem się, że się stoczy. Dobra, i wkładziemy ją. Błagam, powiedzcie, że to jest ostatnie miejsce. O, coś się dzieje. Tak. Trzy miejsca, słuchajcie. Trzy takie miejsca na tej wyspie, żeby to aktywować. Ale ta wyspa to jest po prostu masakra. No takie wyzwanie, żeby nawet broni żadnej nie dostać.
Oj, ciężkie wyzwanie było. Muszę przyznać, takie ciężkie i ciekawe. O, poradziłeś sobie dobrze wykonując zadanie. Tak, i dostaniesz z powrotem rzeczy, tak jak obiecaliśmy ci. To co, stracę te co... O, dobra, mamy wszystko. Chodź, wejdź do kapliczki. Już tam idę. Proszę, zobaczcie, jestem znowu ubrany po piracku, pięknie. Shrine quest wykonany, ale muszę, powiem wam tak szczerze, nie wiem, możecie dać znać, co wy sami o tym myślicie. Ale według mnie był to jeden z najciekawszych. Trudny, kurczę, trochę trudny. Ale gdybym miał tą umiejętność Urbosy razy 3, to myślę, że tego Hinoxa zdjąłbym na luzie. Wiecie, bo on tak dużo dostał, nie od tego, że sobie naładowałem atak mieczem, bo ten miecz to był i tak słaby. To tak dużo zabrało, ponieważ zadziałała zdolność Urbosy. Gdybym miał je 3, to myślę, że ten Hinox byłby absolutnie bez szans. Ale muszę przyznać, że jednak, jeżeli chodzi o taką ciekawość, co nie, to to była jedna z takich, no absolutnie najciekawszych zadań, jakie mieliśmy. Serio. Jedno z najlepszych, no wiecie, no trafiacie na opuszczoną wyspę, bogini zabiera wam cały sprzęt i po prostu radź sobie jak taki typowy rozbitek. Nie no, świetny pomysł na wyzwanie, propsuję mocno, więcej takich bym chciał, więcej takich zadań. To jest niesamowite naprawdę, ja sobie cały czas to mówię, ale im więcej człowiek gra w Zelda, to mam wrażenie i tak, że coraz więcej rzeczy jest w stanie mnie mimo wszystko zaskoczyć, a nie tak, że wiecie, ja już wszystko wiem. Ja już taki mądry i w ogóle nic mnie nie zaskoczy, nie. O, Urbosa's Fury is ready. O, ale w ogóle patrzcie, nawet to wróciło na swoje miejsce, dlaczego? Kto to niby tu z powrotem postawił? Co to ma być, co to ma znaczyć? Dobra, dawaj, wspinaczkę. Wysoko, czy tak mogę się na szybko wspinać? A, już może lepiej powolutku. Jeszcze spadnę. A i tak mamy, słuchajcie, i tak teraz się szybko wspinamy, no bo mamy strój do wspinaczki, już dwie części tego stroju. Więc prawidłowo. No dawaj już. Szybciutko. Dobra, jest to miejsce. Pięknie. No dotarcie tutaj łatwe nie było. Kurgu Chideh Shrine. Świetnie. Dobra, aktywowane i wejdźmy do środka. No wątpię, żeby coś nas tutaj miało czekać. No raczej nie. Raczej już będziemy mieć wszystko z głowy. I to będzie czwarty Spirit Orb, więc... Też fajna sprawa, co nie? Kolejna tam jedna, nie wiem, jedna szósta, jedna piąta, taka część staminy. Mam nadzieję, że coś fajnego dostanę chociaż. I dostaję 300 rupii, okej. Zamiast tego wolałbym na przykład jakieś takie buty do tego setu, który mam teraz. Szczerze mówiąc, gdzieś tam po cichu w głowie liczyłem, że coś takiego dostanę. Ale nie, 300 rupii, no dobra, niech też będzie, też dobra nagroda. Też nie najgorsza nagroda, taka prawda. Za ciekawe wyzwanie jednak. No i dobrze, czwarty Spirit Orb wleciał. Ja wiem, że tam jeszcze jakieś są takie małe wysepki, co nie? Gdzieś w okolicy tej wyspy. Może tam się wybierzemy. W sumie, skoro teraz mogę wszybować, wiecie, jestem na wzniesieniu dość dużym. Na górze w sumie nawet, nie wzniesieniu, nawet nie nazywał tego wzniesieniem, tylko górą. To zobaczymy. Może gdzieś tam przelecimy sobie jeszcze jakiś chociaż kawałeczek. No dobra, niech mi... Dobra, wychodzimy stąd, tam mamy, słuchajcie, tam jest cały Hyrule. Tylko ta wyspa taka inna. Tam są jakieś dwie wysepki, ale one to... Nie, tam dalej mapy nie ma. To mnie interesuje miejsce. Czekajcie, jak sobie to zaznaczę w ten sposób. Bo tu jest takie coś pod nami. Dobra, mogę to już wyłączyć. Mówię, gdzie to jest, bo tego nie widzę. Jak mam to widzieć, jak to było... było tutaj. Ej, dobra, przelecę sobie w to miejsce, bo powiem wam, że mnie troszeczkę intryguje. Tu pewnie na której z tych skałek będzie korok, to jest więcej niż pewne, nie oszukujmy się, na pewno. Ale może coś jeszcze jest tu ciekawego? Co to jest? Co to za miejsce, moi drodzy? Nie ma tutaj jakiejś skrzyneczki? Jest skrzyneczka, dobra. To zobaczmy, co w niej jest. W takich miejscach już, no powiem wam, że jednak nie uczyłem się zbyt szybko grać w Zeldę, ale już teraz myślę, że nawet moje umiejętności są takie... No dobra, nie są wciąż dobre, nie oszukujmy się. Ale jestem nawet z nich zadowolony. Boli mnie to, że... Oprócz 10 strzał naprawdę nie ma tutaj nic więcej interesującego. Ej, naprawdę, wygląda na to, że chyba nie ma. Ej, ale ja liczyłem chociaż na jakiegoś koroka, prawdę mówiąc. Nie no, pewnie jest gdzieś jakiś, ale gdzieś ukryty i go po prostu no nie widzę. Ale serio, no nie widzę. Tam była ta skrzyneczka, no w sumie oprócz skrzyneczki, no to... No nie wiem, może archipelag, w którym po prostu nie ma nic ciekawego. Zdarza się, co nie? Tak, wszędzie by się chciało, zawsze by się chciało, wszędzie jakieś skarby.
A gra nie zawsze da nam od razu wszelkie jakieś możliwe skarby i w ogóle, tak samo jak tutaj nic nie ma. Dobra. Płyń, płyń, płyń. Wiem, że mógłbym ubrać się w specjalne, wiecie, żeby szybciej pływać, ale po cóż mi to? Dobrze idzie i tak. Dobra, tutaj też nic nie ma ukrytego, naprawdę, no nie no, aż się trochę zawiodłem, słuchajcie, no naprawdę, no liczyłem. Liczyłem na jakiegoś koroka. Liczył i się przeliczył, nie ma tutaj nigdzie nic w wodzie. No tam są jeszcze jakieś takie niby skałki, coś takiego. Ale powiem wam, że tutaj raczej już żadnego szrajna nie ma, takiego, a przynajmniej nie, może jest, ale tylko ukryty, no nie wiem. Nic nie widzę, no to spoko, narzekać nie będę. Czy ja tędy chodziłem, nie pamiętam do końca, czy ja tu byłem w tych miejscach. Właśnie nie wiem, jak są te symbole takie, co nie? Czy to znaczy, że ja w tych miejscach... Nie no, tu byłem, a są te symbole, dobra. Ważne jest to, że mamy to miejsce ogarnięte. Ale nie pamiętam, czy ja byłem na Soka Point. Nie pamiętam, naprawdę. Powiem wam tak szczerze, jak najbardziej szczerze nie pamiętam, ale naprawdę cieszę się, że udało się dzisiaj tego questa wykonać. Jest taka radość we mnie. Teraz jak w ogóle sobie zobaczymy, czekajcie, sobie tak sprawdzę te shrine questy. Został mi chyba jeden nieodkryty, The Spring of Power. Okej, okay, może i to będzie jako kolejne. W ogóle chciałbym zdobyć więcej tych zadań. W ogóle właśnie wspomnienia, to już trzeba też wiecie. Może też właśnie zrobię jakieś poszukiwanie wspomnień. To też dobre, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio jakieś wspomnienie było. Co nie, też troszeczkę już minęło. Dzisiaj, moi drodzy, słuchajcie, taki trochę krótszy odcinek, ale myślę, że naprawdę fajny, świetne zadanie, naprawdę, no takie zadanie 10 na 10 bym powiedział, mega mi się podobało. Jeszcze woda ze mnie zlatuje, masakra. Jeżeli chcecie kolejny odcinek już wkrótce, wybaczcie, że dzisiaj taki krótszy niż zwykle, ale zdarza się, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, kolejny odcinek z The Legend of Zelda Breath of the Wild już jutro, ale to tyle na dziś, do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!